Jesienny spacer. Dni stawały się coraz krótsze i chłodniejsze. Nadeszła jesień. Tego dnia była jednak piękna pogoda. Ania z mamą wybrały się do parku na spacer. Mamo, zobacz, ile kolorowych liści! Są i brązowe, czerwone i żółte. Nawet takie jakby fioletowe. Świetnie! Nazbierajmy w takim razie liści na bukiet do domu. Powiedziała mama i razem zabrały się do zbierania. Sięgają po liście brązowe, czerwone, żółte, a nawet takie jakby fioletowe. Chwilę później bukiet był gotowy. Były w nim kolorowe liście takich drzew jak klon, dąb, jarząb, olcha, buk, kasztanowiec i jeszcze wielu innych. Ania potrafiła wszystkie je rozpoznać. Nagle, nie wiadomo skąd, zawiał silny wiatr. Porwał do góry liście, jeszcze przed chwilą leżące na trawie, a one tańczyły w powietrzu, aż miło było popatrzeć. Gdy wiatr ucichł, mama z Anią poszły dalej parkową alejką. W trakcie tego spaceru Ania nakarmiła zabranymi z domu orzeszkami parkowe wiewiórki. Wiewiórki zabierały z jej dłoni orzeszki jeden po drugim, a następnie umykały z nimi do tylko sobie znanych spiżarni. Przed wyjściem z parku Ania z mamą nazbierały jeszcze kasztanów. Dziewczynka postanowiła, że po powrocie do domu wspólnie ze swoim bratem Wojtkiem zrobią z nich kasztanowe ludki. To był bardzo udany spacer. Dziękuję! Powiedziała Ania, przytulając się do mamy.